witajcie serdecznie. Dzisiaj czas na kolejny odcinek z serii o nowościach, czyli chciałabym Wam pokazać wszystkie produkty związane ze stylizacją paznokci, które zostały wprowadzone na rynek w październiku. W tym miesiącu jest ich wyjątkowo mało, przyrównując do poprzednich miesięcy, powiedziałabym, że ta lista jest nawet najkrótsza. Natomiast oprócz produktów nowości, mam dla Was też kilka elementów, kilka takich dodatkowych produktów, o które pytałam. Czy chcecie, żeby się pojawiły, a Wy mi potwierdziłyście? I może właśnie od tych produktów zaczniemy, ponieważ są to kalendarze. W ostatnim odcinku o nowościach, tu go Wam podlinkuję, pokazywałam Wam już kilka kalendarzy, które na rynku zostały wprowadzone. Dziś mam dla Was kolejne przykłady, ale od razu Wam zapowiem, że jeżeli chodzi o kalendarze, to najwięcej ich na pewno pojawi się w przyszłym odcinku, czyli listopadowym. Więc jeżeli któryś z nich nie jest jeszcze Waszym ideałem, to polecam się wstrzymać i poczekać na kolejny odcinek. W tym miesiącu kalendarze wprowadziły trzy marki związane ze stylizacją paznokci. Pierwszą z nich jest PB Nails i oni wprowadzili nie tyle sam kalendarz, co właściwie planer. Jest to duży planer, w którym oprócz formy kalendarza znajdziecie dużo dodatkowych miejsc na notatki, jakieś dodatkowe rozrywki, dodatkowe inspiracje, więc jest dodatkowych tych kartek całkiem sporo. Jeżeli ktoś lubi taką formę, to jak najbardziej mamy tutaj taką malinową okładkę ze złotym marmurem i jest w formie koło notatnika, kosztuje 49,90. Ogólnie wizualnie mi się podoba, natomiast ja najchętniej, gdyby kalendarz składał się tylko z kalendarza, ewentualnie trzech pustych kartek, wszystkie dodatkowe elementy u mnie są zbędne, więc idę dalej. Mistero Milano, bardzo minimalistyczna okładka, podoba mi się. Jest też w formie koło notatnika i ma dostępne dwa formaty. A5 dla jednej osoby i A4 dla trzech stylistek, więc jeżeli ktoś szuka czegoś dla większej ilości osób, to daję Wam znać. Tutaj macie cenę 35,90 oraz 49,90. I jeszcze jeden kalendarz, który znalazłam, to jest marka Silker i on jest w formie C-planera, czyli też ma formę planera, co oznacza zawsze dużo dodatkowych elementów, dużo dodatkowego miejsca. Więc zależy, czego poszukujecie. Ten Silker kosztuje 29,99 i on ma układ taki, że jeden dzień jest na jednej stronie. Ja przyznam szczerze, że wśród tych kalendarzy nadal nie znalazłam swojego ideału i czekam na listopad, bo wiem, że jest jeszcze bardzo dużo firm, które zawsze kalendarze miały, jeszcze ich nie wypuściło, dlatego ja cały czas czekam. Dajcie mi znać, czy Wy już wybrałyście, czy nadal czekacie. Będąc przy kalendarzach, muszę wspomnieć o już pierwszych nowościach tego miesiąca, października, i mam tutaj na myśli dwa genialne produkty, mogłabym tak to nazwać, czyli kalendarze adwentowe, paznokciowe kalendarze adwentowe. Czyli całe okienka są skumulowane tylko i wyłącznie skupione na stylizacji paznokci. Chyba idealny prezent dla każdej paznokciomaniaczki, więc zwróćcie na to uwagę. Mamy tutaj dwie propozycje. Pierwsza to polski rynek, czyli marka Neonail. Piękny, biały, lekki, ze złotymi elementami, z wysuwanymi szufladkami, 24 upominki, schowane w bardzo ładnej otoczce. Koszt tego kalendarza to 299 zł, natomiast wartość szacowana produktów wewnątrz wynosi powyżej 500 zł. Drugi kalendarz, o którym chciałam Wam wspomnieć, to kalendarz marki Madame Glam. Wizualnie zupełnie inny styl, zielony, ciemny, również dodatki złota, bardzo dopracowany. Kosztuje 149 dolarów, natomiast wartość tych produktów jest szacowana już na około 500 dolarów, więc jest bardzo duża przebitka. No nie, muszę Wam zdradzić, że w tym roku będę miała przeogromną przyjemność cały grudzień cieszyć się i dzielić razem z Wami właśnie zawartością tego kalendarza. Jestem bardzo podekscytowana i wręcz nie mogę się doczekać. I ja już kiedyś miałam dwa kalendarze. One nie były co prawda związane z paznokciami, bo te pojawiają się dopiero od około 2 lat, 3. Wcześniej miałam kalendarze kosmetyczne i wiem, że cały grudzień wstawało mi się po prostu z przyjemnością, wiedząc, że coś na mnie czeka, więc wpadajcie na Instagram, dodawajcie do obserwowanych lakierowniczkę, bo cały grudzień, każdego poranka będę Wam pokazywać, co znajduje się wewnątrz tego kalendarza. Więc wiecie już, że jedną z nowości października będę miała okazję Wam prezentować, z czego się bardzo, naprawdę bardzo cieszę. A teraz, zanim przejdziemy do wszystkich po kolei nowości, chciałam Wam przypomnieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, na dole macie
wypisane wszystkie produkty, które dzisiaj zobaczycie. One pojawiają się Wam też tutaj, żebyście mogły obejrzeć i zobaczyć, o czym aktualnie mówię. Druga sprawa, na większość produktów, o których dzisiaj mówię, macie możliwość skorzystania z kodów rabatowych. Wszystkie kody są również na dole w opisie oraz na moim Instagramie w zakładce kody rabatowe, którą cały czas aktualizuję. Dobrą wiadomością tego filmu jest to, że dochodzą nam nowe kody. Między innymi jest to kod rabatowy na wszystkie zestawy do manikiru tytanowego marki Kabos. On brzmi: lakierowniczka 15 jest ważny do końca roku. Kolejny kod to jest do marki Yen Pro, nowej marki zarówno na rynku, jak i u mnie. Do nich macie kod lakierowniczka 10, czyli aż 10% rabatu na bazy, topy i kolorowe lakiery hybrydowe. I jeszcze jedna informacja, marka Słowianka cały czas udostępnia nam możliwość skorzystania z kodu, który daje Wam rabat, ale ten kod ulega zmianie. Od początku listopada kod jest nowy i na dole w opisie Wam go wkleję, ponieważ ja sama w trakcie nagrywania jeszcze go nie znam, ale wstawię Wam w opisie i pamiętajcie o tym, że jeżeli teraz chcecie korzystać z kodu, to musicie go wymienić właśnie na ten nowy. Pozostałe kody zostają na dole, a my lecimy dalej z wszystkimi nowościami. Marka Semilac Magnetic Glow Cat Eye, czyli efekty kociego oka w 7 wersjach błyszczących, bardzo brokatowych, świecących, które zupełnie inaczej wyglądają, gdy podłożymy im dodatkowo czarną bazę. Wtedy ten błysk, ten efekt jest jeszcze bardziej widoczny. Kolory są różne, bo mamy czerwień, fiolet, złoto, ale wszystkie są w dosyć stonowanej tonacji, dosyć zbliżonej do siebie, więc to nie są jakieś bardzo, bardzo intensywne kolory. Dodatkowo Semilac wypuścił bestsellerowe swoje zestawy startowe w nowych odsłonach, w nowych opakowaniach, żeby ładnie po prostu prezentowały się w formie prezentów. Victoria Vin Product Cuticle Jelly Remover, czyli produkt do usuwania skórek, do ich zmiękczania i następnie usuwania. Neonail, tu jest jedna z niewielu takich dużych kolekcji tego miesiąca. Kolekcja nazywa się Frosted Fairy Tale i słuchajcie, no to jest kolekcja w odcieniach niebiesko-błękitno-granatowych z małą nutką fioletu, ale taką małą. Więc ogólnie jest to kolekcja, którą całą chętnie bym miała. Naprawdę kolory bardzo mi się podobają. Mamy takie stalowe, przyszarzałe, lśniące odcienie niebieskiego. Ja aktualnie mam nawet na paznokciach właśnie kolor z Neonail, ten błyszczący. I te w tej nowej kolekcji wydają mi się być dosyć zbliżone, więc bardzo ładna kolekcja. Nie dla każdego, bo specyficzna, ale bardzo ładna. Druga nowość to są ponadczasowe zestawy Baby Boomera, czyli dwie opcje zestawów, w których znajdziecie wszystkie produkty do wykonania właśnie Baby Boomerów. Mamy wersję różową oraz wersję nude. Indigo kolekcja, która nazywa się Glam Mamia i to są cztery pyłki, cztery bardzo drobne pyłki, dające metaliczny efekt w kolorze rudym, brązowym, takim bordowym i fioletowym, bardzo mocno błyszczące. Fox Nails i tu mamy dwie nowości. Pierwsze to są bazy Rubber Base Spectrum w różnych dostępnych kolorach. Natomiast drugą nowością i tą bardziej interesującą dla mnie i ogólnie myślę, że dla Was również, są Fox Shoty. Co to jest? Malutkie buteleczki, bardzo niepozorne, mają wewnątrz tylko 5 gram produktu, to jest naprawdę bardzo mało. I macie dostępne w tych wersjach bazy, topy i kolory. Co to Wam daje? Oczywiście to jest idealne rozwiązanie, gdy chcecie produkt przetestować, zobaczyć, czy się u Was sprawdzi, czy ta baza, czy ten top Wam się spodobają, czy będą Wam się trzymać. Super rozwiązanie. A co do kolorów, mało tego, że możecie je przetestować, to są kolory, których tak naprawdę użyjemy raz, może dwa, których użyjemy tylko na jeden paznokieć lub jako mały dodatek. I to jest fajne rozwiązanie, bo możecie kupić mniejszą pojemność, wydać na to mniej pieniędzy i kupić sobie większą ilość kolorów. Więc uważam, że takie Fox Shoty to jest świetne rozwiązanie. Wiem, że produkcyjnie mało opłacają się markom właśnie takie działania, bo więcej zarobią na tej większej buteleczce, którą kupimy za podwójną cenę, ale wychodząc w stronę konsumenta i chcąc go przyciągnąć w tej chwili, gdzie na rynku naprawdę mamy już wysyp wszystkiego, uważam, że to jest bardzo dobry ruch ze strony marki. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Ja sama, gdybym potrzebowała dużej ilości kolorów, chętnie skorzystałabym z tej mniejszej pojemności. A wiadomo, że czasami coś nam się sprawdzi, jakiś kolor, baza, top nam się spodoba
i zamówimy wtedy je już w tej dużej pojemności, więc uważam, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie. El Arto. Tutaj mamy nowe pędzelki do zdobień oraz nową oliwkę perfumowaną. Reforma. Bazy, takie bazy kamuflujące nazywają się White Ladies, dlatego że one są trzy i mają kolor faktycznie bieli, ale mają różne poświaty. I to jest kolor biały, perłowy z różnym połyskiem. Jeden wpada w zieleń, jeden bardziej w róż i trzeci w niebieski. Przynajmniej tak widać to na tych wszystkich grafikach. Didier Lab. I tutaj mamy nowe bazy kauczukowe. To są bazy, które cały czas widzę zostają wypuszczone. Po prostu mamy tym razem 7 nowych kolorów. Kolejno M-Nail i kolekcja Time to Flash. I ona ma aż 24 kolory, więc kolorystycznie naprawdę mamy tu wszystkie odcienie. Niebieskie, zielone, pomarańczowe, czerwone, różowe, fioletowe, brązowe, cała tęcza. Wszystkie są w bardziej jesiennej tonacji, takiej lekko przygaszonej. I one są mega błyszczące, mają w sobie różne rodzaje drobinek. W większości są to drobinki w efekcie holo, bardzo drobne, małe holo drobinki, ale zdarzają się też te kolory, które mają w sobie większe drobinki albo kolorowe drobinki. Widzę, że efekty w zależności od lakierów są troszkę różne. Maker i mamy tu kolekcję denim. Denim, która składa się z 6 kolorów i one faktycznie wpadają w odcienie jeansowe. Przynajmniej połowa z nich ma odcień taki szaro-stalowo-niebieski i tu znów kolorystycznie podobne do tego, co aktualnie mam na dłoniach. Natomiast wszystkie kolory, nawet te beże, są tonacyjnie zgrane bardzo ładnie, więc do mnie ta kolekcja przemawia. Oczywiście to nie jest coś, co robi efekt wow, ale to jest kolekcja kolorów, które chętnie bym nosiła na co dzień. Można je bardzo fajnie łączyć i miksować, więc wydaje mi się, że kolekcja bardzo ładna. Kolejna nowa era. Nowa era frezów, czyli marka Aiku Nails. I oni stworzyli teraz frezy, na których wbrew zdziwieniu Was wszystkich, moim również, można znaleźć dwa oznaczenia gradacji, czyli te takie małe wstążeczki, małe znaczniki, które znajdują się przy główce frezu i one są w dwóch kolorach, niebieskiej i czerwonej. Co to oznacza i po co zostało stworzone? Stworzyli oni frezy z podwójnym nasypem, grubszym i drobniejszym, po to, gdy ten grubszy się wytrze w trakcie użytkowania, wtedy wchodzi ten drobniejszy i frez jest faktycznie delikatniejszy, ale nadal się sprawdza i nadal możecie go używać. Po prostu tym zabiegiem sprawili, że frezy będą nam służyły dłużej, więc idealne rozwiązanie. Marka Silker, mamy tutaj dwa zestawy. Pierwszy nazywa się Sunny Fandango i to jest zestaw 4 lakierów w kolorze pomarańczowym, czerwonym i zieleni z holodrobinkami. Bardzo mocno roziskrzone, błyszczące kolory. Drugi zestaw nazywa się Hello Manhattan i tu mamy żółty, zielony, niebieski i różowy. Vasco Nails i bardzo duża ilość nowości, chyba najwięcej. Pierwsze to kolekcja For You, składa się z 9 kolorów i ona ma bardzo różne kolory. One do siebie na pozór nie pasują, jak się patrzy na kolekcję, ona nie jest zbyt spójna, ale jak spoglądam na każdy z tych kolorów osobno, mamy piękny bordowy, intensywny róż, mamy fajną szarość, karmelowy, więc każdy z tych kolorów osobno nawet mi się podoba. Mamy też nową buteleczkę, czerwona etykieta z białym napisem oraz czarną nakrętką. Kolejna nowość jednak intryguje mnie jeszcze bardziej. Jest to kolekcja Rubber Base Night Glow. Bazy budujące, bardzo błyszczące. Ja wrzuciłam Wam screeny z filmiku, bo nie mogłam znaleźć grafiki. To są bazy, które mają w sobie mnóstwo drobinek i w ciemności ten błysk po prostu wygląda, jakby one świeciły. Bardzo, bardzo intensywne. Więc bazy budujące z błyskiem. Ta noc jeszcze w nazwie podkreśla i podkręca jeszcze bardziej ten błysk. Uważam, że to bardzo ciekawy produkt. Wydaje mi się, że kolorów jest 10 z tego filmiku, tak wyłapałam. 5, a właściwie 6 takich jaśniejszych i 4 takie bardziej intensywniejsze, ciemniejsze. Ale no ciężko było to wyłapać. Polecam Wam zajrzeć i na Instagramie marki Vasco, obejrzeć sobie ten film i zobaczyć je samodzielnie, bo to jest bardzo ciekawy produkt. Następna nowość, Get in Battle i to są bazy budujące, zamknięte w buteleczce, czyli wydawałoby się, że coś całkiem normalnego. Ale marka wpisuje je jako posiadające funkcję żelu.
Czyli zakładam, że są to bazy budujące, więc zdejmiemy je przy pomocy acetonu z funkcjami żelu, czyli będą mocniejsze, twardsze, będzie można nimi też przedłużać i wzmacniać płytkę paznokcia, a dostępne są w 6 różnych kolorach. Kolejna nowość to Top Matte Color Dots i to jest top zawierający kolorowe drobinki w różnych wielkościach, mniejszych i większych, ale nie kolorowe, że wszystko w jednym, tylko mamy 6 kolorów. Niebieski, różowy, czerwony, srebrny, złoty i różowe złoto i on jest właśnie w wersji matowej. Marka Palu, kolekcja Amsterdam, bardzo ładna. Intensywna i nasycona, kojarząca się bardziej z wiosną, ale może czasami takich bardziej właśnie kolorów intensywnych nam brakuje. Mamy tutaj aż 8 kolorów, 3 są w odcieniach chłodnych, niebiesko-turkusowych, a 5 w ciepłych, takich pomarańczowo-czerwonych, nasyconych kolorach. Bardzo ładna kolekcja, bardzo fajne kolory. W końcu nowość marki Provocateur, kolekcja My Sign i to jest kolekcja znaków zodiaków, więc mamy kolorów 12. Kolory są bardzo jesienne, czyli dużo brązów, takich ciężkich, ciemnych kolorów i połyski, ale w odcieniach złota i brązu również. Na mój znak zodiaku przypada akurat odcień takiego zgaszonego różu. Natomiast w całej kolekcji wszystkie one mają odcienie właśnie takich zgaszonych różowo-brązowych tonów, tylko jeden kolor jest granatowy. Kolejna kolekcja. I to jest ciekawość, mamy tu kolekcję marki Nace Company i nazywa się Dog Story. I to jest kolekcja, w której w grafikach, zdjęciach związanych z prezentacją kolorów na każdej grafice znajduje się psiak. Mamy granat, mamy czerwień, mamy fiolet i całe stadko psiaków, więc dla fanek psów jest to idealna wręcz kolekcja. Nace Professional Choice, kolekcja Hello Fall i tu jest oczywiście bardzo duża kolekcja, 12 aż odcieni. 3 wpadają w zielenie, natomiast cała reszta to odcienie różów, fioletu, bardzo takich kolorów jasnych, ale lekko przyszarzałych. Słowianka jako nowości wypuściła w tym miesiącu pilniki, a marka Ale Paznokcie wypuściła urządzenia. Nowe urządzenia, akcesorie, tak wygląda grafika i faktycznie na niej znajdują się i pochłaniacze, i frezarki, i jakieś większe urządzenia, ale moją uwagę, szczerze mówiąc, przykuły nowe szablony, nowe formy. One są piękne, mają motywy kwiatowe, tak ładnych szablonów jeszcze nie widziałam, ale szablony oczywiście przede wszystkim mają być funkcjonalne. I tu przyznam szczerze, że ja dotychczas cały czas pracowałam na tych szablonach, które mi się nawinęły, i jestem świadoma tego, że bardzo ważny jest dobór odpowiedniego szablonu, fajnej jakości, żeby dobrze się na nim pracowało. Dlatego jeżeli macie do polecenia jakieś szablony, najfajniejsze, najlepsze szablony do przedłużania, jakich używałyście, to dajcie mi znać w komentarzach, bo ja naprawdę muszę tutaj nadrobić i wiem, że powinnam ich mieć więcej rodzajów, żeby dobierać odpowiednie kształty do kształtów płytki paznokcia, do naturalnego paznokcia, do chociażby kształtu, który będę przedłużać, więc fajnie byłoby tutaj tą wiedzę i tą ilość szablonów uzupełnić. Czekam na Wasze polecenia. A jadąc dalej mamy markę Cabos, kolekcja Lipstick 2, 4 kolory w odcieniach różu. I to jest kolekcja lakierów hybrydowych, tych delikatnych w białych buteleczkach. Spicy, kolekcja marki High Hybrid, w końcu jakaś nowość. Mamy tutaj 7 kolorów, wszystkie są dosyć do siebie zbliżone, czyli mamy nudziaki. Jaśniejsze, troszkę ciemniejsze, jeden wpada róż, jeden w karmel i do tego jest tylko jeden odcień jeansowy. I każdy z tych kolorów ma w sobie bardzo dużo małych, białych i czarnych drobinek. Co prawda ten trend czarnych kropeczek już powoli mija, on był bardziej na wiosnę, ale tutaj mamy i czarne, i białe kropeczki i one są bardzo drobniutkie. Trochę to wygląda, przypomina mi takie granitowe parapety, tak z daleka mi się kojarzy, więc jest to troszkę inny efekt niż miały wcześniej firmy. Teraz wchodzimy do Biedronek, czyli marka Niuki, kolekcja jesienna, 9 odcieni, bardzo różnych 9 odcieni, bo mamy tu cały przekrój jesieni, są ciężkie, ciemne, granaty, brązy, bordowe, ale też taki lżejszy błękit, czy żywszy, zielony i żółty. I teraz moje pytanie. Ja aktualnie ich nie udało mi się ich dorwać i pytanie, czy mam na nie polować, bo chcecie zobaczyć całą tą kolekcję, mam Wam po prostu zaprezentować te kolory, jak mi się uda, czy może chcecie, żebym któreś wybrane kolory po prostu kupiła i przetestowała,
A może w ogóle Was to nie interesuje i mam nie szukać tych kolorów? Dajcie mi znać w komentarzach, bo będę wiedziała, czy po prostu poszukiwać tej kolekcji. Następnie O'Neill kolekcja New York City Vibes i to jest kolekcja 8 kolorów i tu mamy też chłodniejsze niebieskie zielone, żółty i cieplejsze czerwienie i róże. Na zakończenie jedna kolekcja, to jest kolekcja Chapter 10, czyli 10 kolekcja w tym roku Rock Paper Scissors i to jest kolekcja marki, oczywiście marki Madame Glam. I tam mamy aż 10 różnych kolorów, mamy zieleń, mamy róż, mamy takie bardziej nudziaki. I to już są wszystkie nowości z tego miesiąca. Jak widzicie, tych samych produktów nie jest aż tak dużo, więcej było jakichś dodatkowych akcesorii i tak dalej. Jakbym miała podsumować, bezapelacyjnie numer jeden to są kalendarze adwentowe, zarówno ten marki Neonail, jak i ten marki Madame Glam. Uważam, że to daje tyle radości, cały grudzień aż chce się wstawać, żeby zobaczyć, co jest w kolejnym okienku. Jeżeli chcecie zobaczyć, lubicie oglądać takie rzeczy, zapraszam Was w grudniu na profil instagramowy Lakierowniczka. Codziennie rano będę Wam pokazywać, co znajduje się w okienku marki Madame Glam. Jeżeli ktoś z Was chciałby wiedzieć wcześniej, co znajduje się w kalendarzu, bo chcecie zobaczyć, czy opłaca się go kupić, oczywiście takie listy znajdziecie w internecie, ale ja sama na nie nie zaglądam, bo nie chcę psuć sobie i innym zabawy. Numer 2 na mojej liście to są Fox Shoty, czyli malutkie pojemności lakierów marki Fox. Co daje nam taka mała pojemność? Po pierwsze, możecie dobrze produkty przetestować, zanim zdecydujecie się na dużą pojemność. Szczególne znaczenie ma to przy bazach i topach. Po prostu możecie zobaczyć, co Wam odpowiada. Po drugie, są one tańsze, a co za tym idzie, możecie kupić ich znacznie więcej. Wasza kolekcja kolorów rośnie. I po czwarte, co jest też z tym związane, szybciej zdecydujecie się na bardziej nietypowe kolory, więc Wasze stylizacje będą bardziej urozmaicone. I jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, jeżeli robicie paznokcie samym sobą, to ta mała pojemność Wam naprawdę wystarczy, dzięki czemu będziecie szybciej te lakiery wymieniać na nowe, i one nie będą żadne przeterminowane, zużyte, nie będziecie musiały ich wyrzucać. Więc jak widzicie, całe mnóstwo plusów, a moim zdaniem bardzo dobry krok marki, ponieważ znajdą się klienci, którzy za chwilę stwierdzą, że bazę i top chcą już w dużych opakowaniach, ulubiony kolor również, a zamówią jeszcze kilka innych kolorów w małych pojemnościach. Na rynku jest teraz tego tyle, że trzeba się czymś wybijać i uważam to za świetny ruch. Z wszystkich tych nowości podsumowałabym jeszcze na jednym miejscu trzy kolekcje, które mi się spodobały i to jest kolekcja marki Maker, czyli kolekcja denim. 6 kolorów stonowanych w odcieniach niebieskości. W odcieniach niebieskiego jest też piękna kolekcja marki Neonail, nazywa się Frosted Fairy Retail. Błękit niebieskie, dużo błysku i mało fioletu. Bardzo ładne kolekcje i na ich przełamanie kolekcja marki Palu, czyli Amsterdam, zupełne przeciwieństwo, dużo ciepłych, nasyconych barw, może trochę wiosenna, ale może to jest taka pozytywna strona jesieni, więc kolory ogólnie są bardzo ładne. I wśród wszystkich tych nowości bardzo zaciekawiły mnie bazy marki Vasco, czyli Rubber Base Night Glow. Baza budująca, błyszcząca, jeszcze ta noc w nazwie, bardzo intrygujący filmik, zachęcający do wypróbowania, więc dla mnie bardzo ciekawy produkt. A co znajduje się wśród Waszych ulubieńców? Co Wam tu się spodobało? Które produkty chcecie, żebym zobaczyła, przetestowała? Czekam na Wasze komentarze odnośnie odcinka oczywiście i tych nowości, ale również na to, czy mam testować te lakiery z Nuki i czy macie do polecenia jakieś fajne szablony do przedłużania, ponieważ teraz będę czegoś nowego szukała. Przypominam, na dole w opisie macie wszystkie produkty wymienione, macie też tam kody rabatowe i zachęcam Was do zobaczenia kolejnego odcinka już za tydzień. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!